starosta powiatowy, pan Eugeniusz Kurdas, a patronat medialny lokalnie Mam Newsa i Nowiny Andrychowskie. Całość, baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Sztandary szkół powiatu wadowickiego wprowadzić. Do hymnu państwowego. Spocznij. Sztandary szkół powiatu wadowickiego wyprowadzić. Panią Alicję Zawalską, asystenta ministra Krzysztofa Czabańskiego. Ojca Leona Knawita. Starostę powiatu wadowickiego pana Eugeniusza Kurdasa. Senatora Andrzeja Pająka. Prezesa Związku Towarzystwa Gimnastycznego SOKU w Polsce grupa Damiana Małeckiego. Pana profesora Andrzeja Nowakowskiego. Pana Filipa Kaczyńskiego, radnego województwa małopolskiego. Starszą wizytator, panią Honoratę Nowak-Kolec, kuratorą oświaty delegatury w Wadowicach. Panią Barbarę Nowak, małopolskiego kuratora oświaty. Panią Halinę Zimmer, małopolskiego wicekuratora oświaty. Panią Beatę Smolec, wicestarostę powiatu wadowickiego. Pana Marka Ciepłego, członka zarządu powiatu wadowickiego. Pana Mirosława Sordyla, członka zarządu powiatu wadowickiego. Panią Małgorzatę Targosz-Strop, członka zarządu powiatu wadowickiego. Panią Renatę Kwaśniewską, podinspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych starosta powiatowego. Panią Jolantę Król, kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Panią Czesławę Wojewodzic, radną powiatu wadowickiego. Pana Franciszka Pękale, radnego powiatu wadowickiego. Witam serdecznie. Uczniowie mieli przygotowane listy, więc troszkę się wydarzyło takich rzeczy, że parę osób nie mamy dzisiaj na sali, ale byli zaproszeni, potwierdzali nam udział. Troszkę zamieszania, myślę, że będzie dobrze. To był najtrudniejszy punkt naszego dzisiejszego spotkania. Szkoła nasza, drodzy Państwo,
przeżywa dzisiaj niezwykły dzień. 7 czerwca 2019 roku zapisze się na kartach historii jako jubileusz 70-lecia. Uroczystość ta zgromadziła tutaj kilka pokoleń nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, absolwentów, rodziców i szanownych gości, których ja osobiście wszystkich już bez wymieniania serdecznie witam, ale gorąco chcę powitać panią Jadwigę Klimondę, która nie zapowiedziała dzisiaj, a zrobiła nam wielką niespodziankę. Witam panią Jadwigę, towarzyszenie dzieci w Radzie Szkoły Żywca. Jubileusz szkoły nie tylko przywołuje piękne wspomnienia minionych lat, ale skłania również do refleksji. Nasza szkoła od początków istnienia, od roku 1949, przechodziła przez burzliwe wydarzenia historyczne, transformacje. Zmieniał się profil szkoły, kierunki, jednak zawsze najważniejszy był uczeń. Otoczenie opieką zarówno wychowawców, jak i współpracujących z naszą szkołą, instytucji, opuszczając szkolne mury, niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że mamy w ich sukcesach również swój udział. Wśród absolwentów naszej szkoły jest wielu wybitnych przedstawicieli świata mody, fryzjerstwa, menadżerów, stolarzy, kucharzy, logistyków, wielu wyśmienitych handlowców. Dla tych ludzi czujemy się zobowiązani i zaszczyceni, że dane nam było mieć ich pod swoimi skrzydłami. Ze szczególnym wzruszeniem wspominam tych, których już nie ma wśród nas. Pozostawili po sobie niezatarty ślad w naszych sercach. Dziękujemy dzisiaj dawnym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Składam z okazji dzisiejszego święta serdeczne podziękowania obecnie pracującym w naszej szkole nauczycielom, pracownikom administracji i pracownikom obsługi. Wspólne działania nasze dla umocnienia tych młodych ludzi w marzenia, w poczucie wiary we własne siły to ogromny trud właśnie tych ludzi. Dajemy uczniom możliwość realizacji pasji, talentów, zdolnień, zainteresowań, by sięgali gwiazd. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć dzisiaj szkoły i myślę, że ten jubileusz opuścimy ten punkt, wymieniając poszczególne osiągnięcia, a skupimy się właśnie na ogólnie, na sukcesach w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, działalności na rzecz potrzebujących wsparcia, bo w szkole działa bardzo prężny wolontariat. Motto, którym otoczyliśmy ten jubileusz, jest mądrość płynąca z umysłu i mądrość płynąca z serca. Niech niesie w świat refleksję nad sensem życia i działaniami dla drugiego człowieka. Od 15 lat patronka zespołu szkół nr 2, święta Jadwiga Królowa, przypomina nam wszystkim o konieczności wrażliwości nie tylko na biedę materialną, ale i obronę ludzkiej godności. Dyrektor, zgodnie zaproszeni goście. W imieniu władz powiatu wadowickiego składam gratulacje z okazji jubileuszu powstania zespołu szkół nr 2 imienia Królowej Jadwigi Wandrychowi. Obchodząc dzisiejszy jubileusz, doceniam wiedzę i wartości, jakie zostały przekazane podczas tych lat tysiącom absolwentów jednostki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani staroście, pani wicestaroście, dziękuję w ogóle za obecność, wizytę i bycie podczas tego jubileuszu razem z nami. Widzę, że już nie może się doczekać wystąpienia pan Rafał Stuglik, więc zapraszam radnego wojewódzkiego na scenę chyba z życzeniami. Szanowni Państwo, dostojni goście.
Będę miał dzisiaj zaszczyt w imieniu władz województwa opolskiego wręczyć okolicznościowe wyróżnienia z okazji jubileuszu, ale najpierw chciałbym parę słów powiedzieć od siebie, więc przede wszystkim bardzo się cieszę, że mam taki zaszczyt, aby z Państwem wspólnie świętować dzisiaj ten piękny jubileusz i razem obchodzić to piękne wydarzenie. Ta szkoła jest mi szczególnie bliska, proszę Państwa, nie tylko dlatego, że mieszkam w jej pobliżu i przez niemal całe życie przechodzę obok tego budynku albo przejeżdżam i zawsze sobie myślę, co w tej szkole się dzieje, w jakim kierunku ta szkoła zmierza. I gdy zadam się wielki trud, żeby sprawdzić, jakie znaczenie ma ta szkoła dla mojego życia, dla regionu, dla miasta, sobie odpowiedziałem na to pytanie w sposób następujący. No przede wszystkim patron. Patron święta Jadwiga, która jako królowa Polska zasłynęła z tego, że pomimo młodego wieku wykazała się niesamowitymi cechami, których brakuje dzisiejszym osobom na różnych stanowiskach. To była osoba bardzo skromna. To była osoba, która wiedziała, że siła narodu tkwi w edukacji, w zdobywaniu wiedzy, w zdobywaniu wszystkiego, co wiąże się z nauką. Koledzy samorządowcy, panie dyrektor, szanowni państwo, tutaj padło już przed chwilą wiele wspaniałych słów. Ja tylko chciałem od siebie dodać jako przewodniczący Komisji Edukacji w Sejmiku Województwa Małopolskiego, że jest mi niezmiernie miło uczestniczyć dzisiaj w takiej wspaniałej uroczystości 70. Szanowni Państwo, to jest naprawdę piękna liczba i myślę, że za 30 lat spotkamy się tutaj wszyscy na stoleciu. Na pewno, obiecujemy. Tego Państwu życzę. Szanowni Państwo, jeszcze jedno. Dzisiaj jeszcze jest jeden bardzo wyjątkowy dzień, mianowicie 40. rocznica pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Wadowic. Chciałem się teraz zwrócić tutaj do młodzieży. Ojciec Święty powiedział, wymagajcie od siebie, nawet jakby inni od was nie wymagali. Proszę was, aby te słowa były dla was przesłaniem i prowadziły was w dalszych latach edukacji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Myślę, że te światła oczywiście są dla wszystkich pracowników naszej szkoły. Księdza proboszcza na Dwiowa Słowa, ksiądz już w kościele. Nie w kościele, ale tutaj na scenie w imieniu całej społeczności naszej szkoły, Szkoły Świętej Jadwigi Królowej. Pragnę złożyć gorące podziękowania za dobroć i za serce, za tą piękną mszę świętą, za pomoc w organizacji tej uroczystości, użyczenie nam kina i za ciągłe wsparcie, na które możemy liczyć ze strony księdza proboszcza. Serdecznie dziękujemy. Trzeba sterować, pani dyrektor. Szanowni Państwo, droga pani dyrektor, bardzo wszystkim pozdrowiłem w kościele. Ja z ogromną radością staję przed wami. Oczywiście, że mogę gościć was wszystkich i tak wspaniałe gości, ale jednocześnie ta uroczystość dla mnie, ja myślę, i dla każdego z nas tu na tej sali staje się ogromnym dziękczynieniem. Chylimy głowę przed każdym nauczycielem, wychowawcą, szkołą za dar naszego wychowania, kształcenia, bo dzięki szkole jesteśmy tym, kim dziś jesteśmy. Wielki Bóg zapłać za homilię i za obecność. Jesteśmy wzruszeni. Ojciec będzie podpisywał książki u nas w szkole. Myślę, że to wyjątkowe wydarzenie dla naszego miasta, ale dla naszej szkoły na pewno. Ojcze, jeszcze kilka słów, bo moglibyśmy pewno słuchać ojca ciągle, ale czas goni. Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że już raz mówiłem to, co najważniejsze w związku z liturgią, ale jeśli wywołamy do tablicy, dzień dobry. Chciałem nie usadzić, nie? Proszę Państwa, już byłem kiedyś w Andrychowie w jakimś klubie kultury czy coś, nie pamiętam już, bo to jest środowisko dla mnie jest znane, zwłaszcza Małopolska, a jestem też przez Małopolskę uznany jako ten, który użyczał twarzy swojej Światowym Dniom Młodzieży.
myślała, że młodość to nie jest tylko wiek, młodość to stan ducha. I tego życzymy młodym, żeby nie było tak jak w tej piosence, nie ten jest stary, kto ma włosy białe, niby śnieg, w tych sprawach nieważny jest wiek. Bo ilu takich spotkasz, chłopak ma 20 lat, a stary, a gnuśny jak dziad. Serdecznie jeszcze raz w tym miejscu, pod szkołą, witam. Serdecznie poczty sztandarowe, witam przybyłych gości bardzo serdecznie. Poproszę do mnie panią wicestarostę z myślę dobrej wysokości. Poproszę o poświęcenie tablicy. Tak, poświęcenie po odsłonięciu. Teraz uprzejmie proszę panią wicestarostę, pana starostę i pana profesora Nowakowskiego o przecięcie tej wstęgi. Jakoś trzeba sobie z nią poradzić. Spróbujemy ją tam podciągnąć, panie starosto, z boku. Dobrze, jak się przetnie. Da się przeciąć? Symbolicznie, tak? Tak, i na całość pan starosta. Super. I proszę pociągnąć może tą dużą w lewej, flagę z lewej strony. O, mocno. Myślę, że się... Proszę się nie bać. Dobrze, dziękujemy bardzo. Ojca Knabita, proszę. Który stworzył niebo i ziemię. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże. Wszystko, cokolwiek stworzyłeś, jest dobre i nie ma niczego, co byłoby źle samo z siebie, o ile przyjmujemy je z dziękczynieniem swoje ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja i dobroć Twoja. Pobłogosław tę tablicę, aby wszyscy, którzy będą na nią patrzyli, którzy nie przychodzili, pamiętali o wartościach, która ta szkoła pielęgnuje od początku, aby tak trwało zawsze. By wszyscy zasiąść w wierze, nauce, radości, od Ciebie rozdawali pomocy i opieki. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.